Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. YouTube kocha różnego rodzaju dramy, kłótnie, sprzeczki. Niestety wśród katolickich twórców również zdarzają się czasami zupełnie niepotrzebne kłótnie, a emocjonalne komentarze wcale nie pomagają zachować zdrowego rozsądku. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć spokojnie, kulturalnie, rzeczowo na materiał, który czy materiały, które wydaje mi się, że jednak dosyć poważnie nas zaatakowały. Zapraszam. Będę się odnosił do kanału Moc w Słabości. Już na samym początku muszę pochwalić ten kanał za jego nazwę. Jest to cytat, który jest mi również osobiście bardzo bliski, albowiem moc w słabości się doskonali. Bardzo ciekawa sprawa, gdy spojrzymy na stronę internetową na tegoż kanału, tam jest przedstawiony nasz zespół. I tak najwyraźniej będę teraz rozmawiał, będę dyskutował, uwaga, z Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty, Maryja oraz Przemysław Janiszewski. A więc ja mam zamiar dzisiaj polemizować tylko i wyłącznie z panem Przemysławem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i już na wstępie deklaruję, proszę nie wyłączać odbiorników i nie regulować odbiorników, jeśli ktoś obawia się, że będzie to właśnie kolejna taka internetowa drama, kolejny internetowy, niepotrzebny spór. Mam mocne postanowienie, żeby załagodzić panujące tutaj emocje i zwrócić uwagę na kilka spraw, które mogą pomóc w tym, żeby niepotrzebnie się tym sporem nie ekscytować. Zacznę tutaj od kilku słów na temat materiału, podglądam jego tytuł, Świadectwo diabelskich owoców nieposłuszeństwa. Jest to drugi materiał, który dotyczy Bractwa Świętego Piusa X, a który na tym kanale się ukazał. Dlaczego zaczynam od tego? Otóż pan Przemysław w tym materiale przedstawia, informuje o tym, że dostał SMS-a po pierwszym materiale o bractwie od kogoś, kto się podpisał, że jest księdzem z Bractwa Świętego Piusa X i w tym SMS-ie jakoś go niekulturalnie potraktował. W tym SMS-ie miały paść słowa: ty internetowa kanalio w kolorowych bluzach, w odniesieniu do prowadzącego ten materiał. Pan Przemysław w tym materiale mówi również wielokrotnie o komentarzach internetowych, które znalazł pod różnymi materiałami, które były w jakiś sposób chamskie, wulgarne i niestosowne, a które były pisane przez osoby, które w jakiś sposób przyznawały się do tradycji. I na podstawie tego SMS-a, czy też tych komentarzy w internecie, zarówno pod jego filmami, jak i pod innymi filmami, pan Przemysław Janiszewski wyciąga wniosek, że tradycjonaliści są chamscy i agresywni. I dlatego od razu na samym początku chciałbym zwrócić uwagę, żeby podejść z pewnym dystansem do tego typu, powiedzmy, informacji. Ja sam osobiście doświadczyłem tego naprawdę wielokrotnie, że w internecie działa bardzo wiele osób o dosyć niejasnych intencjach, które próbują nakręcać różnego rodzaju spory. Sam osobiście na naszym kanale doświadczyłem na przykład takiej osoby, która miała, nie wiem, z 20 takich samych kont pod tym samym pseudonimem, z których ta osoba krytykowała nasze materiały w sposób bardzo często właśnie dosyć chamski, ale nie trzymając nawet jednej pozycji, to znaczy raz krytykowała ze strony, powiedzmy, modernistycznej, drugi raz ze strony sedewakantystycznej, trzeci raz ze strony prawosławnej na przykład. Zupełnie jakby wskazywało to, wydawało się, że ta osoba nie ma jakiegoś poglądu, który chce w jakiś sposób bronić czy przeforsować, tylko raczej po prostu jest to osoba, która z tego czy innego powodu działa w tej przestrzeni internetowej po to, żeby krytykować dla samej krytyki. I czy to była jej osobista inicjatywa, czy ktoś w jakiś sposób za to płaci, nie wiem.
Natomiast jeśli chodzi o tego SMS-a, którego pan Przemysław miał otrzymać, tutaj apeluję bezpośrednio do pana. Bardzo proszę, jeśli faktycznie uważa pan, że jest to SMS od faktycznie jakiegoś księdza z Bractwa, to bardzo proszę o przesłanie mi tego numeru telefonu. Ja to sprawdzę i osobiście dopilnuję, żeby ta osoba została spacyfikowana. Natomiast jestem pewien, że jeśli to sprawdzę, to okaże się, że to nie jest numer jakiegokolwiek księdza z Bractwa. Jeśli przedstawił się z imienia i nazwiska, to bardzo proszę mi od razu to napisać, a jeśli nie przedstawił się z imienia i nazwiska, to najprawdopodobniej właśnie tak czy siak jest to już pewna wskazówka na to, że jest to człowiek, który podszywa się pod księdza z Bractwa, który z jakiegoś powodu jest takim internetowym trolem, który właśnie chce takie konflikty napędzać. W zakładce informacje na naszym kanale jest możliwość kontaktu przez sekretariat naszej szkoły. Wystarczy napisać maila właśnie z prośbą o przekazanie do mnie i naprawdę bardzo proszę tutaj pana Przemysława, jeśli pan słucha tego materiału, żeby mi pan napisał coś więcej na ten temat. Jestem pewien, że nie jest to żaden z księży Bractwa, ale jestem gotów to sprawdzić i poinformować o wynikach tego sprawdzenia. Podobne doświadczenia miał również pan Dawid Mysior. W ogóle cała ta historia trochę mi przypomina historię pana Dawida Mysiora. Być może młodsi widzowie naszego kanału, czy też sam wspomniany prowadzący kanał Moc w Słabości, pewnie nie wie, że pan Mysior, nie pamiętam, 2 czy 3 lata temu, był dokładnie w tym samym punkcie, w którym jest teraz pan Janikowski. Przepraszam, pan Janiszewski. Podejrzałem teraz nazwisko, bo byłem niepewny i faktycznie, jeśli pomyliłem wcześniej, to również przepraszam, pan Przemysław Janiszewski. A więc pan Dawid Mysior był w bardzo podobnym momencie. Nagrał kiedyś taki materiał, którego nie udało mi się znaleźć. Nie wiem, czy ten materiał jeszcze faktycznie wisi w przestrzeni internetowej. Jeśli wisi, poprosiłem też pana Mysiora, żeby mi podesłał link, jeśli ten materiał jeszcze jest dostępny w internecie. Także podlinkuję, jeśli faktycznie jest dostępny i uda nam się go zlokalizować. Materiał, w którym pan Mysior mówi właśnie coś bardzo podobnego, że w przestrzeni internetowej, gdy zaczął mówić o tradycji, to został straszliwie zaatakowany. Bardzo agresywnie, bardzo chamsko, bardzo wulgarnie. Natomiast później, gdy jednak mimo wszystko zdecydował się, że pójdzie na mszę świętą trydencką, poszedł kilka razy i owocem był właśnie ten kolejny materiał, który teraz wspominam, w którym pan Mysior mówi, że to jest zadziwiające. To jest zadziwiające. W przestrzeni internetowej spotkało mnie mnóstwo takich chamskich ataków, natomiast rozmawiałem już z wieloma osobami, które praktykują w Bractwie Świętego Piusa X, które chodzą na mszę świętą trydencką i w ogóle nie spotkałem takich osób. Takich osób, które by w jakiś sposób były agresywne, zachowywały się jakoś niestosownie. Po tym, jak pan Mysior już nagrywał pewne materiały o tradycji właśnie krytyczne. I on mówił, że nawet po części był właśnie rozpoznawany w tych środowiskach i był traktowany bardzo, bardzo przyjaźnie. I pan Mysior wyciągnął wtedy wniosek, który wtedy wydawał mi się przesadzony. Na mianowicie, że najwyraźniej jest to jakaś robota troli, praca troli internetowych, czyli takich osób, które zawodowo w jakiś sposób podjudzają albo nakręcają jakieś konflikty. Wtedy wydało mi się to przesadzone. Myślę, pewnie po prostu jest dużo takich osób, które wiadomo, w internecie każdy może napisać, być może te osoby nawet nie chodzą do Bractwa, ale właśnie piszą później bardzo drastyczne komentarze. Tak sobie wtedy pomyślałem i to może być część wyjaśnienia, bo oczywiście w każdym środowisku znajdą się osoby, które są gwałtowne, agresywne i w przestrzeni internetowej to pokażą, ale być może faktycznie to wytłumaczenie pana Mysiora jest słuszne. Powiedziałem, że zmieniłem tutaj trochę to podejście po moich własnych doświadczeniach właśnie. Po tym, jak zobaczyłem wiele osób właśnie, które były bardzo dziwne, tak? Osób w sensie kont internetowych, które działały w taki sposób bardzo dziwny, właśnie nie krytykujący z jakiejś konkretnej pozycji, tylko z bardzo różnych pozycji. Osób, które stosowały takie bardzo wyraźne środki, powiedzmy manipulacyjne w swoich komentarzach, znikały, później powracały w jakiś taki naprawdę dziwny sposób albo bardzo podobny styl komentarzy, który pojawia się z różnych kont, wskazuje to moim zdaniem wiele
doświadczyłem wiele razy takich sytuacji, które nie mam dowodów, tak, na to, ale które wskazywałyby na to, że mamy tam do czynienia z jakimś trollingiem internetowym. Jeśli chodzi o takie świadectwa, powiedzmy, braku kultury w dyskusji, to ja w moim ostatnim materiale, znaczy niedawnym materiale, czy charyzmatycy to koń trojański, to protestancki koń trojański w kościele, mówiłem o tym, że doświadczyłem również bardzo wielu agresywnych, chamskich komentarzy ze strony widzów kanału Dobra Nowina, ze strony widzów pana Kapusty. Wspomniałem o tym i prosiłem też moich widzów o to, żeby zachowywali się inaczej, gdy ktoś w jakiś sposób nas krytykuje. Być może część z tych komentarzy w moim przypadku też nie pochodziła od pana Kapusty, czy od widzów pana Kapusty. Być może, nie wykluczam tego, że są osoby, które specjalnie angażują się w takie sprawy po to, żeby takie konflikty nakręcać. W jakim celu, nie wiem, ale być może faktycznie tak się dzieje. Natomiast bez wątpienia również jest to po prostu zwykłe zjawisko w internecie. Ta pozorna anonimowość sprawia, że ludzie chętnie wylewają jakieś swoje żale, emocje, lubią w ten sposób swoje frustracje dać im w jakiś sposób upust. No i myślę, że odpowiednią odpowiedzią na to ze strony twórców, którzy publikują w internecie, nie powinno być ostre krytykowanie, najeżdżanie na jakieś środowiska, a już na pewno nie obrażanie. Tylko naszą reakcją powinno być raz dawanie pewnego przykładu, jeśli chodzi o kulturę dyskusji, nie atakowanie, nie wyzywanie naszego oponenta, tylko wskazywanie, dlaczego z czymś się nie zgadzamy, przy wskazywaniu również i przy prośbach o zachowanie kultury osobistej w dyskusji, prośbach właśnie również do widzów, żeby zawsze, nawet wobec najbardziej, nie wiem, dziwnego i szalonego oponenta, żeby zawsze zachować się jednak zgodnie z miłością bliźniego i kulturą osobistą. I tutaj też od samego początku bardzo proszę pana Przemysława o to, żeby też w swoich materiałach, nawet jeśli się z nami nie zgadza, nawet jeśli uważa, że nasza postawa stanowi zagrożenie dla Kościoła, bardzo proszę, żeby w swoich materiałach prosił również swoich widzów o kulturę osobistą i sam, żeby pan dawał ten przykład kultury osobistej. A to oznacza również nie wyzywanie swoich oponentów. W tych materiałach pojawiają się takie porównania, że lefebryści są jak Lucyfer na przykład. Oczywiście tradycyjnie, że lefebryści są jak faryzeusze. To naprawdę niczemu nie służy. To znaczy, chyba że chcemy nagrzewać jakieś konflikty, chyba że chcemy ludzi obrażać i właśnie wyzywać ich od uczniów albo synów demonów i faryzeuszów. No, jeśli takie mamy intencje, no, to chyba nie warto powiedzmy prowadzić działalności internetowej jako twórca katolicki. Jeśli chcemy prowadzić jakąś sensowną dyskusję, bo chcemy przekazać, co uważamy na dany temat. Jeśli to są jakieś osoby, które prezentują jakieś poglądy, no to należy zawsze to zrobić z odpowiednią kulturą osobistą i również miłością bliźniego. I oczywiście tutaj żadne wyzwiska nie pomagają, ani porównania do złych duchów. Zwłaszcza, że źródła informacji, z których pan czerpie, są źródłami, które mogą się okazać jednak po prostu fałszywe. Zarówno te internetowe komentarze może się okazać, że nie pochodzą od kogoś, kto jest bezpośrednio związany z bractwem świętego Piusa X. Mogą to być osoby, które w jakimś stopniu się z nami zgadzają, ale jednak są poza samym bractwem. Nie tylko w sensie, że nie są członkami bractwa, tylko w sensie, że u nas nie praktykują, nie spełniają swojego obowiązku niedzielnego. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że wiem z doświadczenia, że raczej prędzej czy później osoby, powiedzmy, o skrajnych poglądach nas opuszczają. I nie jest to jakaś, nie wiem, nic wyjątkowego moim zdaniem. Jeśli się spojrzy na nasze stanowisko, to w zasadzie powinno być to dosyć jasne, że bractwo, które ma stanowisko
takie bardzo pomiędzy, jednak bardzo mało skrajne wbrew pozorom. Dlaczego? No bo na przykład mówimy, że tak, papież się myli, ale jednak pozostaje papieżem. Mówimy, że nowa msza jest katastrofą, że reforma liturgiczna to była katastrofa, ona niszczy wiarę wiernych, ale jednak uznajemy jej ważność. Czyli cały czas balansujemy pomiędzy pewnymi skrajnościami i można się nie zgadzać z tymi poglądami, to jest oczywiste. Natomiast tutaj chodzi mi o to, że to nie są poglądy takie proste, takie po prostu skrajne. I osoby, które mają tendencję do tego, żeby spadać tak od jednej skrajności w drugą, raczej długo u nas nie zostają. Zwykle wędrują dalej i właśnie kończą w której skrajności, albo jako sedewakantyści, albo w ogóle negując ważność nowej mszy, czyli że nie dochodzi, twierdzą, że nie dochodzi tam do konsekracji, albo właśnie zupełnie w drugą stronę, idą w stronę takiego całkowitego, ślepego posłuszeństwa wobec władzy kościelnej, no bo skoro władza tak mówi, to musimy tak robić, cokolwiek byśmy nie uważali. Tutaj za chwilę przejdę jeszcze, powiedzmy, do konkretnych argumentów, natomiast tutaj chodzi mi po prostu o wskazanie na to, że to, co pan Przemysław uważa za wpisy ze strony tradycjonalistów, być może są wpisami raz od troli, dwa od osób, które nie mają nic wspólnego z Bractwem Świętego Piusa X, albo miały kiedyś coś wspólnego, a już w tej chwili nie mają. Oczywiście nie wykluczam, że ktoś może być, to może być ktoś, kto jest widywany w naszych kaplicach regularnie. Natomiast jeśli to jest taka osoba, to najprawdopodobniej ja już nie stanowię dla niej wielkiego autorytetu, a jeśli stanowię, no to oczywiście proszę przestać pisać takie komentarze. Teraz przejdę do tego ważniejszego i wcześniejszego materiału dotyczącego Bractwa Świętego Piusa X, mianowicie historyczna prawda o lefebryzmie. W tym materiale pan Przemysław podkreśla, że mówi o historycznych faktach. Bez wątpienia część rzeczy, które tam wymienia, są historycznymi faktami. Natomiast oczywiście nie da się uniknąć w takiej sytuacji również pewnych interpretacji. Pan Przemysław zaznacza coś, z czym w pełni się zgadzam, mianowicie tradycjonaliści pochodzą od lefebryzmu. A więc tak, wszelki tradycjonalizm pochodzi w pewnym stopniu od Bractwa Świętego Piusa X. Oczywiście mówimy o tym tradycjonalizmie katolickim, nie o herezji gdzieś tam z wieku XVIII, czy w którym ona się pojawiła, tylko mówimy o tym naszym współczesnym ruchu, który broni katolickiej tradycji. Tak, bez wątpienia, bez arcybiskupa Lefebra tego ruchu by nie było. A tutaj może słowo a propos właśnie nazewnictwa. Wspomniałem o tym, że w takich dyskusjach naprawdę nic nie wnosi, żeby w jakiś sposób atakować się nawzajem. Jeśli chcemy atakować nasze poglądy, to bądźmy bezwzględni w kwestiach atakowania poglądów. Jestem jak najbardziej za. I to, że pan Przemysław też jest tego zdania, zasadniczo z mojej perspektywy dobrze o nim świadczy. Natomiast niech to będzie atakowanie poglądów i proszę nie atakujmy siebie nawzajem. I co mam na myśli? Na przykład właśnie kwestia nazewnictwa. Określenie lefebrysta odbieramy jako obraźliwe. Dlaczego? Dlatego, że w języku polskim ta końcówka lefebryści, iści, to jest końcówka, która jest zarezerwowana dla jakichś szkodliwych ideologii. A więc mamy nazistów, faszystów, komunistów, socjalistów. No i właśnie w ten trend językowy wpisuje się również słowo lefebryści. Jest to słowo, które jest nieadekwatne, które oczywiście w żadnych dokumentach rzymskich też nie było używane. W tych oficjalnych, pewnie w wypowiedziach hierarchów, dałoby się znaleźć. Choć też tutaj nie mam pewności. Natomiast jest to moim zdaniem w sposób bardzo wyraźny, nieadekwatne. Jesteśmy Bractwem Świętego Piusa X, Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego o nieuregulowanym statusie kanonicznym. Można się z nami nie zgadzać, ale nie ma powodu, żeby porównywać nas do komunistów i faszystów. Wśród tych faktów, o których pan Przemysław mówi, padają takie stwierdzenia, które mi nie są znane i wydaje mi się, że z punktu widzenia tych informacji, które posiadamy, nie ma powodów, żeby ich przyjmować. Na przykład, że arcybiskup Lefebvre odmówił podpisania dokumentów soborowych i wyjechał przed jego zakończeniem.
Wydaje mi się, że nie ma żadnych dokumentów, które by na to wskazywały. I to z mojej perspektywy ani nie jest dobrze, ani źle. W sensie niektórzy bez wątpienia by woleli, żeby arcybiskup tak postąpił. Natomiast zgodnie z jego własnymi wspomnieniami, arcybiskup podpisał wszystkie dokumenty. To jest zgodne po prostu z samymi podpisami. To znaczy pod każdym dokumentem soborowym widnieje podpis arcybiskupa Lefevre'a. O jego wcześniejszym wyjeździe też nigdy nic nie słyszałem. Pan Przemysław przedstawia również Ekon, nasze seminarium w Ekon, jako od samego początku przeciwne reformom soborowym i posoborowym. Znowu w pewnym sensie tak, natomiast warto zwrócić na to uwagę, że bractwo świętego Piusa X powstaje z błogosławieństwem władz kościelnych. Jak w początku jako Pia Unio, stowarzyszenie na prawie diecezjalnym, ale jednak biskup lokalny zgadza się na to założenie i błogosławi ten początek, co było dla arcybiskupa Lefevre'a pewnym znakiem opatrzności, że nawet w tych trudnych czasach dostał tą autoryzację ze strony kościoła i to było naprawdę dla niego bardzo, bardzo ważne. No i następnie oczywiście, cytując również papieży, pan Przemysław mówi, że arcybiskup przez konsekrację biskupów bez zgody papieża popadł w karę ekskomuniki, czy też zaciągnął karę ekskomuniki late sentencję, czyli tą, której się już nie nakłada osobno, tylko która jest mocą samego prawa nałożona z automatu, gdy ktoś dopuścił się uczynku, który tam jest opisany. No i dalej jest o tym, że arcybiskup popadł w schizmę i był to akt nieposłuszeństwa najwyższej wagi. Bez wątpienia tak to właśnie przedstawiają papieże po soborowi. Natomiast gwoli po prostej uczciwości należy również przytoczyć, jak broni się człowiek, który zostaje oskarżony tutaj o akt schizmatycki, o to, że zaciągnął na siebie karę ekskomuniki. Arcybiskup odpowiada po prostu cytując prawo kanoniczne, powołując się na adekwatne w tej sytuacji kanony prawa kanonicznego. Mianowicie to jest kanon 1323, to jest nowe prawo kanoniczne, czyli to z 1983 roku, bo to już wtedy prawo obowiązywało. Więc kanon 1323. Nie podlega żadnej karze ten, kto w chwili naruszenia ustawy lub nakazu, i tutaj są poszczególne punkty, tak, co może sprawić, że człowiek nie podlega żadnej karze. Działo pod wpływem ciężkiej bojaźni, to jest punkt czwarty, chociażby była ona tylko względna, albo powodowany koniecznością lub wielką niedogodnością, jeżeli jednak czyn nie jest wewnętrznie zły, ani nie obraca się na szkodę dusz. I w punkcie siódmym, w tym samym kanonie, sądził bez własnego zawinienia, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w numerach w punktach czwartym lub piątym, czyli właśnie tym między innymi w punkcie czwartym, który przed chwilą przeczytałem. A więc całkiem zwolniony z kar przewidzianych za jakieś uczynki będzie ten, kto na przykład był powodowany koniecznością lub wielką niedogodnością. I punkt siódmy mówi, że nawet wtedy, gdy bez własnego zawinienia sądził, że zachodzi z tych okoliczności, czyli nawet wtedy, kiedy ona by obiektywnie nie zaszła, a on był tylko o tym przekonany. No, można powiedzieć, że no dobrze, ale to był wprawdzie czyn wewnętrznie zły, tego nie można z punktu widzenia teologii moralnej o to oskarżyć tego czynu, bo konsekracja biskupia nie jest czynem wewnętrznie złym. Czyn wewnętrznie zły to jest taki, który sam w sobie jest niewłaściwy. Konsekracja biskupia jest czymś właściwym. Tutaj pewna dochodzi okoliczność bez zgody papieża, natomiast to jest okoliczność, która nie sprawia, że czyn sam w sobie jest wewnętrznie zły. Czyn wewnętrznie zły to jest zabicie osoby niewinnej na przykład. Czyli coś, co pod żadnymi okolicznościami nie jest moralnie dobre. Tutaj mamy czyn, który jest zasadniczo neutralny, to znaczy wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Nie można tego robić w normalnych warunkach, ale jest mnóstwo warunków, które by na to pozwalały, na przykład w warunkach prześladowania kościoła, gdzie nie można się skontaktować z papieżem, to będzie zupełnie naturalne, że biskupi będą konsekrowali kolejnych biskupów bez zgody papieża. Oczywiście tutaj nie jest taka sytuacja. Natomiast
Dalej w kanonie 1324 czytamy: sprawca naruszenia nie jest wolny od kary, lecz kara ustanowiona ustawą lub nakazem ma być złagodzona lub zastąpiona pokutą, jeżeli przestępstwo zostało popełnione, i w punkcie 5, przez tego, kto działał pod wpływem ciężkiej bojaźni, chociażby była ona tylko względna, albo powodowane koniecznością lub wielką niedogodnością, jeżeli przestępstwo jest wewnętrznie złe lub obraca się na szkodę dusz. A więc nawet w sytuacji, gdybyśmy mówili o czymś, co jest wewnętrznie złe lub obraca się na szkodę dusz, nawet w takiej sytuacji ten, kto dopuszcza się takiego czynu karalnego, jeśli był w stanie jakiejś konieczności, ta kara, która została przewidziana, zostaje zmniejszona lub może zostać zastąpiona jakąś pokutą. W punkcie 8 w tym samym kanonie: przez tego, kto z własnej winy był błędnie przekonany, że zachodzi jedna z tych okoliczności, o których mowa w kanonach i tak dalej. A więc nawet jeśli ktoś był błędnie przekonany o stanie konieczności, to już sprawia, że nie zaciąga na siebie kary przewidzianej przez prawo, tylko władza powinna zmniejszyć tą karę i odpowiednio ją dostosować lub właśnie zastąpić ją jakąś pokutą. Paragraf 2 tego samego kanonu mówi, że to samo może uczynić sędzia, gdy istnieje jakaś inna okoliczność zmniejszająca ciężkość przestępstwa. I paragraf 3. W okolicznościach, o których mowa w paragrafie 1, sprawca nie jest związany karą late sentencje. To jest dosłownie ten przypadek, o którym tutaj mówimy. Można dyskutować, czy z punktu widzenia Rzymu to oczywiście będzie czyn na szkodę dusz, natomiast to jest tutaj inna kwestia. Zasadniczo w tym właśnie kanonie mamy powiedziane, że dosłownie sprawca nie jest związany karą lata sentencje, natomiast w celu osiągnięcia poprawy lub dla naprawy zgorszenia mogą mu zostać wymierzone kary łagodniejsze lub nałożone pokuty. To jest dosłownie powiedziane, że jeśli coś jest karane karą lata sentencje, to jest dokładnie przypadek konsekracji biskupich bez zgody papieskiej, to jeśli sprawca był przekonany, powodowany albo wielką bojaźnią, albo był przekonany, nawet jeśli to nieprawda była, ale nieprawdziwie, niesłusznie przekonany o jakiejś wysokiej, ważnej konieczności, to wtedy ta kara late sentencje nie zostaje zaciągnięta i władza może nałożyć jakąś pokutę stosowną do tego, co tam zostało przewinione, na ile była ta niewiedza faktycznie zawiniona, a na ile ona nie była zawiniona, na ile to był błąd, a na ile tam był jakiś grzech. Arcybiskup w swojej odpowiedzi na stwierdzenie tej excommunicatio late sentencje powołuje się właśnie na te kanony, na co odpowiedź Rzymu brzmi: nie było stanu konieczności, ale ta odpowiedź nie odpowiada na odpowiedź arcybiskupa. Dlaczego? Dlatego, że ten kanon przewiduje również taką sytuację, gdy faktycznie ktoś byłby błędnie przekonany o stanie konieczności i mówi, że wtedy kara late sentencje również nie zostaje nałożona. A więc mamy do czynienia z karą late sentencje, która nie została nałożona przez papieża, tylko stwierdzona. Papież Jan Paweł II stwierdza: przez ten akt arcybiskup Lefebvre zaciągnął na siebie mocą samego prawa, czyli to jest to nałożenie, nie nałożenie, zaciągnięcie kary z automatu, o tym, czy faktycznie był stan wyższej konieczności, czy nie. To jeszcze będziemy sobie rozmawiali. Natomiast tutaj tylko ten pierwszy wstępny wniosek, że bez wątpienia ta obrona arcybiskupa, jeśli chodzi o nałożenie czy stwierdzenie kary late sentencje, jest bez wątpienia zgodna z prawem kanonicznym i zgodnie z tym prawem kanonicznym, nawet gdyby Rzym uznał, że ten czyn był ze szkodą dla dusz, no nawet w tej sytuacji i tak kara late sentencje zgodnie z paragrafem 3 kanonu 1324 nie zostaje zaciągnięta mocą samego prawa, tylko ewentualnie władza może nałożyć jakieś łagodniejsze kary lub pokuty, no właśnie jeśli uzna to za stosowne. Więc ta obrona była jak najbardziej słuszna. Rzym nie odniósł się do niej w stopniu wystarczającym, stwierdził tylko, że nie było tego stanu konieczności, co nie odpowiada na tą obronę zgodnie z paragrafem, z punktem 8 paragrafu 1 kanonu 1324. Więc zgodnie z prawem kanonicznym arcybiskup Lefebvre nie umarł w stanie ekskomuniki. Również mówienie o schizmie jest tutaj naciągane, dlatego że jeśli kara ekskomuniki
komuniki nie została zaciągnięta, to oczywiście nie ma również powodu do tego, żeby mówić o schizmie. Schizma oznacza odrzucenie władzy papieskiej. Arcybiskup nigdy w swoich deklaracjach nie twierdził, że władzę papieską w ten czy w inny sposób odrzuca, więc również nie ma to podstaw ani z punktu widzenia teologii moralnej, ani z punktu widzenia prawa kanonicznego. Oczywiście dla władzy kościelnej takie stwierdzenie, że po 20 latach, a że pomyliliśmy się, jednak tej ekskomuniki nie było, oczywiście jest to dosyć kompromitujące, dlatego Benedykt XVI zdjął ekskomunikę, a nie stwierdził, że od samego początku była nieważna. W pewnym sensie takim, powiedzmy, dyplomatyczno-wizerunkowym jest to zrozumiałe, choć uważamy, że nie oddaje to sprawiedliwości całej sprawie, a na pewno nie oddaje sprawiedliwości naszemu założycielowi. Tutaj pan Przemysław mówi, że Benedykt oczekiwał, że po zdjęciu ekskomuniki uznają sobór. Lefebryści wiedzieli, że taka była umowa. Tak pan Przemysław mówi. Otóż nie, nie było takiej umowy. Bractwo deklarowało wielokrotnie w swoich pismach, w wielu publicznych wypowiedziach tych najwyższych przełożonych bractwa, że wstępnymi warunkami do podjęcia rozmów teologicznych jest uwolnienie mszy świętej i odwołanie ekskomuniki na arcybiskupa Lefebvre'a. Stwierdzenie nieważności, precyzyjnie rzecz biorąc. Te obie rzeczy Benedykt XVI zrobił. Zrobił to nie na zasadzie umówienia się z nami, po prostu zrobił to jako znak wstępny, powiedzmy znak dobrej woli, żeby rozpocząć rozmowy teologiczne, które się faktycznie rozpoczęły w tym czasie i trwały bardzo długo. Niestety, albo stety, zależy z której strony patrzeć, skończyły się bez, powiedzmy, dojścia do porozumienia. To znaczy, każdy pozostał na swojej pozycji. Bractwo przede wszystkim rozbiło się to powiedzmy porozumienie, rozbiło się o kwestię uznania godności nowego rytu mszy świętej. A więc bractwo powtarzało od samego początku do samego końca, że uznaje ważność nowego rytu, ale nie godność nowego rytu mszy świętej. I to było tym głównym punktem, który do samego końca Rzym chciał osiągnąć, nie zadowalając się deklaracją co do ważności mszy świętej, tylko chcąc osiągnąć tą godność, znaczy osiągnąć godność, może nie tyle osiągnąć godność, co osiągnąć deklarację, że my uznajemy godność nowego rytu i to ze względu głównie na ten punkt nie doszło do tego ostatecznego porozumienia. Jeśli chodzi o obecny status Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, to odsyłam do mojego materiału In Lourdes, objawy i leczenie, status kanoniczny Bractwa Świętego Piusa X. Materiał podlinkuję w komentarzu pod filmem. Tam komentuję pracę księdza Dawida Pietrasa, pracę księdza, który nie jest członkiem Bractwa Świętego Piusa X, który pisze ją w pewnym sensie krytycznie wobec Bractwa, ale która jest w tym sensie uczciwa, że rozpatruje wszystkie wypowiedzi Rzymu na temat Bractwa, jak to należy interpretować zgodnie właśnie ze prawem kanonicznym, a więc jest to praca w miarę obiektywna. Odsyłam do tego materiału, bo tam mówię dokładnie, co jest z nią nie w porządku i dlaczego my byśmy ją skrytykowali, ale mimo wszystko jest to już pewien krok w dobrą stronę, to znaczy stara się ona dojrzeć całe spektrum tego, co się tam wydarzyło i również całe spektrum wypowiedzi Rzymu na temat Bractwa Świętego Piusa X, a więc jeśli ktoś chce mieć faktycznie w miarę pełny obraz tego, jak Rzym dzisiaj postrzega bractwo, to myślę, że ten materiał, który komentuje tą pracę księdza Dawida Pietrasa, jest całkiem dobrym rozpoczęciem tego wątku. I na przykład bardzo zachęcam właśnie pana Przemysława, żeby się zapoznał z tym materiałem, bo skoro wypowiada się już pan publicznie na temat bractwa, to warto zobaczyć, co samo bractwo o sobie mówi. A i też co Rzym o bractwie mówi, nie tylko w tym kontekście kogoś, kto wybiera te cytaty, które wskazują na
powiedzmy, dystans Rzymu wobec bractwa, ale kogoś, kto zbiera wszystkie. Wszystkie wypowiedzi i te pozytywne, i te negatywne i próbuje właśnie wyciągnąć z nich jakiś wniosek i to mniej więcej robi właśnie ksiądz Pietras w swojej pracy, który, przypominam, nie jest księdzem bractwa świętego Piusa X. Muszę oczywiście jeszcze dwa słowa powiedzieć a propos samego zarzutu o nieposłuszeństwo. Zacznijmy tutaj od cytatu z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 2, wersety od 11 do 15. Nie, przepraszam, 14. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, pisze to święty Paweł, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli, niektórzy z otoczenia Jakuba brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc postrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Co nam ten fragment wskazuje? Wskazuje nam, że jak najbardziej jest to możliwe w Kościele, że jeden biskup sprzeciwia się nie tylko drugiemu biskupowi, ale samemu świętemu Piotrowi. Dlaczego się sprzeciwia? Dlatego, że ten zrobił coś, co nie było stosowne, nie było adekwatne, co nie było, jak mówi święty Paweł, zgodne z prawdą Ewangelii. Dlatego też święty Paweł upomina świętego Piotra publicznie, że ten zachował się w sposób nieadekwatny. Skoro jest to możliwe, już wśród samych apostołów zachowywał się w sposób nieadekwatny. To nie jest jakieś jedno zachowanie, tylko jakiś cały cykl, jakiś sposób postępowania. Skoro jest to możliwe już pośród apostołów, to oczywiście będzie to możliwe tym bardziej w całej historii Kościoła, że papież podejmie decyzję nie w ramach swojego nieomylnego magisterium, tylko właśnie taką bardziej praktyczną decyzję, ewentualnie decyzję na poziomie tego zwykłego magisterium, która nie będzie zgodna z prawdą Ewangelii, tak jak to tutaj święty Paweł nazywa. I oczywiście ocenić to jest rzeczą bardzo trudną i to nie można sobie tak po prostu ocenić, o to nie było zgodne z prawdą Ewangelii. Jak więc należy szukać tej odpowiedzi, jak można sprawdzić, czy coś jest zgodne z prawdą Ewangelii? Należy patrzeć na nieomylne nauczanie Kościoła, co jest zdogmatyzowane, co później wynika bezpośrednio z tych dogmatów, co było przez Kościół zawsze i wszędzie nauczane i praktykowane. To tutaj bardzo ważna sprawa, bo tu się niejako miesza, bo pan Przemysław też zarzuca arcybiskupowi Lefebvre za Pawłem VI i Janem Pawłem II, że arcybiskup Lefebvre nie rozumie tradycji, że miesza tradycję przez wielkie T i tradycję przez małe T, to znaczy, że arcybiskup przywiązał się do jakichś zewnętrznych przejawów wiary, na przykład rytu, i myli to z istotą tradycji, czyli z tą tradycją przez wielkie T, tradycją apostolską. Otóż zarzut ten w ogóle nie trafia w poglądy arcybiskupa. Arcybiskup bardzo dobrze rozumiał, czym jest tradycja apostolska, czyli są to te prawdy wiary, które nie zostały zapisane w Piśmie Świętym, ale przekazane nam przez apostołów i bardzo dobrze rozumiał, czym są małe, lokalne tradycje. Jak najbardziej kwestia rytu mszy świętej zasadniczo pozostaje we władzy Rzymu. Na ile, w jaki sposób jest ona modyfikowalna, to jest, powiedzmy, zagadnienie teologiczne, które nie jest tutaj dla nas najważniejsze. Zasadniczo arcybiskup tego nie negował i na przykład przyjął jeszcze wstępnie ryt z roku 65, który już dosyć znacząco zmieniał ryt mszy świętej. Dlaczego jednak w pewnym momencie się wycofał? Dlaczego wrócił do tego mszału z 62 i przede wszystkim nie przyjął mszału z roku 72 czy 71, jak go tam sobie nie datować, po prostu nowego mszału? Dlaczego arcybiskup tego nie przyjął? Nie dlatego, że po prostu, bo taka jest tradycja, tylko dlatego, że stwierdził, że ten nowy ryt wynika bezpośrednio z nowej wiary. Co to znaczy? Ten nowy ryt bardzo wyraźnie przypomina ryt, który został wprowadzony przez protestantów w czasach reformacji w
Anglii. To jest trochę zaskakujące, że ryt, który został pierwotnie wprowadzony przez protestantów, nagle w prawie niezmienionej formie zostaje wprowadzony przez katolików. Arcybiskup Lefebvre to zauważa i mówi, tutaj coś jest nie tak. Widząc, co się działo na soborze, gdzie faktycznie doszło do ogromnych starć pomiędzy teologami modernistycznymi, a teologami właśnie tradycyjnymi, katolickimi, arcybiskup zauważa, że cały ruch posoborowy idzie właśnie w tą stronę. Idzie w stronę tej teologii takiej postmodernistycznej i ryt mszy świętej również wpisuje się w tą teologię postmodernistyczną. Odsyłam tutaj do materiałów, podlinkuję je również, modernizm a nowa msza, jak również nowa msza a protestanci, która wskazuje na te podobieństwa pomiędzy nowym rytem mszy a rytem protestanckim wprowadzonym w Anglii w czasach reformacji. A więc są to bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy ten ryt wyraża katolicką wiarę, czy on długofalowo nie zdeformuje wiary wiernych. Jednocześnie prefekt świętego oficjum, kardynał Ottaviani, pisze swoją krótką analizę krytyczną nowego Ordo Missae, w której bardzo ostro, w bardzo ostrych słowach potępia ten nowy ryt, który zostaje wprowadzony. Później w dosyć niewyjaśnionych okolicznościach wycofuje się z tego podpisu i w ogóle wycofuje się już z życia, powiedzmy, takiego teologicznego, publicznego życia kościelnego. Natomiast jego praca, ta krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, którą również podlinkuję w komentarzu przypiętym, jest zaskakująca. To znaczy jest to praca naprawdę teologiczna, dosyć taka agresywna, można powiedzieć, ale znowu agresywna wobec przedmiotu, a nie wobec osób. To bardzo mocno krytykuje właśnie nowy porządek mszy świętej jako nieodpowiadający wierze katolickiej. Tam nie pada argument, że nie można zmienić rytu mszy świętej, tylko tam pada argument, to jak wy go zmieniliście, doprowadzi do błędów w wierze. Wracam do wątku posłuszeństwa. A więc jak najbardziej w takiej sytuacji, gdy biskup, teolog jest przekonany, że to, co Kościół zawsze i wszędzie przekazywał, nauczał, na przykład prawda o tym, że piekło istnieje. Jeśli ktoś by uważał, że współczesna hierarchia Kościoła tej prawdy nie przekazuje, to ma prawo zwrócić uwagę. Dlaczego o tym nie mówicie? Jeśli ktoś stwierdza, że Kościół, współczesna hierarchia Kościoła nie mówi o tym, że poza Chrystusem nie ma zbawienia. Nie mówi o tym, że Żydzi nie zbawią się przez podążanie za Talmudem. Nie mówi o tym, że islamiści nie zbawią się przez podążanie za Mahometem. Jeśli ktoś tam się zbawi, zbawi się pomimo swojej fałszywej religii, bo nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy dostąpić zbawienia, niż Pan nasz Jezus Chrystus. Jeśli ktoś zwraca uwagę, że celebrowanie dni islamu i dni judaizmu wskazuje na to, że celebrujemy te religie. Wskazuje na to, że wydają się one być dla wiernych środkami prowadzącymi do zbawienia. To stawiamy tutaj pytania o podstawowe prawdy wiary, które są przekazywane albo nie są przekazywane. Jeśli wskazujemy z prefektem świętego oficjum, kardynałem Ottavianim, na to, że Novus Ordo Missae wyraża bardziej wiarę protestancką niż katolicką, to nie podążamy tutaj po prostu za jakimś błędnym pojęciem tradycji, bo nam się pomyliło jedno z drugim, tylko zadajemy pytanie, czy ten ryt faktycznie katolicką wiarę wyraża? Czy on jest w stanie uformować, ukształtować katolików? I możemy dyskutować, czy tak jest, czy tak nie jest. To jest rzecz jak najbardziej dyskusyjna. Tak, dyskutujmy, ale zawsze dyskutujmy ze spokojem, z rozwagą, nie obrażając siebie nawzajem. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam pana Przemysława. Mam nadzieję, że w żaden sposób nie przekroczyłem granicy dobrego wychowania i że cały czas byłem kulturalny w odniesieniu do prowadzącego ten kanał. Pamiętam w modlitwie i zachęcam do jak najbardziej spokojnego zapoznania się z tym tematem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.